witajcie moi kochani. Dzisiaj chciałabym wam pozbacować troszkę łowili. Jak to dawniej kiesik bywało, moich dziecinnych i młodych rokach. No to cofnijmy się tak z 50 roków temu, albo mieni, jako to bywało. No ja wam powiem tak, na godni święta to my cały adwent czekali. Cały adwent my chodzowali na roroty do kościoła, albo rano przed szkołą, albo po południu na mszę. I potem na zakończenie była spowiedź i we święta cały kościół seł do Komunii Świętej. Tak witali Jezuska Nowonarodzonego. Cały adwent to się sprzątało, prało, prasowało na listek wszystko, co by było gotowe na święta. To my robili różne ozdoby choinkowe, cały czas, bo to było tego dużo roboty. Robiliśmy łańcuchy taki z papieru kolorowego cieni na takie poseczki i potem posmarowali klejem, ale zrobionym. Na łyżkę troszkę mąki, parę kropel wody, pomieszali takim gęstym i ciapli i trzymało to. Nie kupowaliśmy kleja tak jak dzisiaj. Robiliśmy inne łańcuchy z cukierków. Cały rok my zbierali te cukierki, jak my czasem dostali i jedli. No i potem z tego się zaś na połówkę składało te papierki i na połówkę. I tak, no trzeba to troszkę posiedzieć i zrobić taki łańcuch, to my robili. Robiliśmy jeszcze łańcuchy nawet ze słomy. Moczyli te słomę, cielina takie małe kawałeczki i z bibuły różne ozdoby my robili. I tak na zmianę, na nitkę my naciągali. I też było piękne. Robiliśmy takie panicki, wycinaliśmy z Bristolu i potem my ich malowali farbami albo kredkami, a jak to wyschło, to my jeszcze dodatkowo zaś wzięli bibułę na takie wąskie poski, pocięli i z jednej strony bokiem my nacięli takie zęby i pięknie my sobie owijali rękę tej panice, drugą rękę, a potem zaś tu my tułów owijali. A spodnica to albo była z tego samego koloru i no w dół było zaś tym naciętym obrócone, albo z innego koloru, różnie my sobie to wymyślali, co by było bogacie. I miała buty na obcasie, piękne to było. Robiliśmy koszycki taki na orzechy, na cukierka, takie malutkie koszycki z bibuły, z papieru kolorowego. Różne gwiazdki my robili, no bądź co. Piekliśmy ciasteczka z kruchego ciasta, no to tak ino się dawało mąkę, jajka i masła i śmietany ze dwie łyżki. Wyrobiło się ciasto, dało do zimnego na godzinę, a potem się rozwałkowało i foremkami się robiło różne ozdoby, różne te ciasteczka. Robiliśmy też pierniki, tak samo. I to było piękne potem na tej choince, do wszystkiego my nitki przeciągali, układali na talerz albo do pudełka i już wszystko było gotowe na choinkę. Jabłka my też ryktowali, takie czerwone jabłuska nieduże i koło samej choinki, tu jest najgrubsza gałąź, tu my dawali, bo to ciężki, jabłka ciężki, ale to wiecie, jak się przyniosło we wilią choinkę jedlickę, bo to ino się we wilię ubierało tę choinkę, to gazda przyniósł, zawiózł, zdjął czapkę, zawiązował pięknie, gaździna powiedziała tak, to bo zadej, on podskoczył, to znaczy, że wszystko, co by się darzyło, co by rosło, co by szło w górę. No i potem dopiero przenieśli do izby tę choinkę i ubieraliśmy, no bo wszystko było gotowe, to każdy chciał ubierać. Warciutko my poubierali, wszystko na te pięknie to wyglądało. Na końcu to jeszcze my dawali taki świecki, bo dawniej nie było lampek, taki świecki na końcu każdej gałązki my dawali, no i na takie klamerkach one były spięte. I no ale to było, wiecie, niebezpieczne, bo jak się jeszcze dawało takie włosy na to, no to czasem się świecka przewróciła, no i był ogień.
niebezpieczne to było. No to już my nie świecili raczej tych świecek i no były gotowe na tym, ale musielibym bardzo pilnować, a my se chcieli poświecić na chwilę. No dobrze, za później wymyśleli te żaróweczki, no to już było bezpieczniejsze, a teraz nawet są te LEDowe, czyli w ogóle się nie nagrzewam i to już jest najlepsza sprawa. Dobrze, że tak jest. No, to była ta choinka. We wilię już ubrano, czas raniutko. Od tego się zaczyna ta wilia. Nie tydzień wcześniej, nie miesiąc wcześniej, we wilię. I wtedy się czuło te święta. Potem się wzięło dopiero. Posprzątało, jeszcze raz pozamiatało, wytarło podłogę i chodniki takie robione się dało, czyste. No i ryknowało się stół i do stołu na wieczerzu. Gaździna cały dzień ważyła, bo tego jedzenia trzeba było dużo na waży. No to cały dzień się kręciła kopieca, a dzieci usługiwały. Raz temu, co trzeba było, to przynosiły i musiały posłuchać, co by czasem nie dostaj, bo było takie powiedzenie, jako wilia, taki cały rok. No to jak zaś dostał we wilię, to znaczy, że cały rok zaś mógłby bądź kiedy dostaj. No to się staraliśmy być grzeczni, posłuszni. Jeszcze było takie powiedzenie, we wilią chłopców biją, a we święta dziewczęta. No to któż by to chciał we święta dostać? Za to my byli posłuszni. Narobiliśmy się wtedy we wilię, bo trzeba było wszystko przyryktować. Nawet na Boże Narodzenie wieczór trzeba było wody nanieść i drewna nieść, żeby już w Boże Narodzenie nic nie robić, bo to wszystko musiało być w tym dniu porobione. No i tak, jak my już wieczór się zbliżał, to my czekali, kiedy pierwsza gwiazdka będzie na niebu. No to już można było wieczerzej, jak już było naważone. No to my potem siadali do stołu, wszystko my mieli w zasięgu ręki, co by nie odchodzić od stołu, gonić kanę na piec po to, wszystko to było blisko, z boku pokładzione wszystkie gorki, talerze, łyżki i noże, co trzeba było wszystko, żeby nie odchodzić, bo wiecie, na każdym kroku wierzyli w różne takie, że jak się odchodził od wigilii, od stołu, to znaczy, że w ciągu roku odędzies. A nie wiadomo, jak odędzies. Jak to młodo, czy młody, no to pewnie się ożeni, to dobre. Ale jak gorzej, jak cię choroba weźmie i do szpitala się dostaniesz, albo nie daj Boże, umrzesz. No to już przestrzegali tego, żeby nie odchodzić od tego stołu. Tak to wszystko było w zasięgu ręki. To my ino zmieniali, dawali. No, ale jeszcze chcę zboczyć o tym stole. No to się stoł przyryktowało, dało się na stół każdemu opłatek. Każdemu opłatek, no i każdemu jaki taki grosz, żeby cały rok się go trzymał ten grosz, żeby miał se przy sobie. Przykrywało się to płaktą białą, lnianą, czyściutką. I potem się po wieczerzy to chowało tę płaktę do kumory, do safarni, ku zbozie, bo potem na wiosnę gaździno siała z tego zboże. Związała się z jednej strony, z drugiej strony takie prześcieradło, z jednej strony dała przez głowę i rękę wcisła do środka, z drugiej strony trzymała dwoma rękami, a tam do środka nasypało się zboże i potem se szła i siała. No ale to dopiero na wiosnę. No i teraz tak. Na ten obrus, na te lniany, to się jeszcze dawało do małego Jaśka sianka na stół, na środek. I do tego się jeszcze dawało chlebuś okrągły, co by bez końca dużo było piętek, co by my mieli cały rok, bo chleb przecież to jest podstawowe nasze jedzenie. Chleb ziemniacki też musiały być w garku przyryktowane do każdej zupy, potem dodawane, bo to jest podstawowe nasze jedzenie było. No i tak się nic nie zmieniło, tak samo jest teraz. No to zaczynaliśmy wieczerzą od modlitwy. Wszyscy my musieli poklękać i gaździno albo najstarsza osoba prowadziła to. Głośno my się wszyscy razem wspólnie modlili, dziękując Panu Bogu za szczęśliwy rok, za szczęście, za zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. No i pomodliliśmy się, potem my zaczęli od opłatku, zaczynał gazda, czyli najstarszy, jak dziadek to dziadek, to już ta był najstarszy.
i w lewą stronę do młodszego, tak jak do wschodu słońca. W lewą stronę do najstarszego, młodszy i do najmłodszego się tak po kolei składało życzenia, tak jak wschodzi słońce, czyli go przybywa, czyli w ciągu roku też wszystkiego będzie przybywaj i będzie dobrze, będzie zdrowie, będzie szczęście, wszystko co najlepsze będzie. Nie wolno było tak na krzyż, byle jak życzenia składać, tak to czasem się teraz zdarza, nie wiedzą jak to. I taki po tym poplątanie jest cały rok. Po kolei przed samym czas. Po kolei wszyscy zdążyli złożyć życzenia i potem my zaczynali jeść. Zaczynali my jeść od ryby. Rybę my pierwsze jedli, no to my to jedli z chlebem. Chociaż pół krumeckie, no bo w końcu by nie było z czym jeść tego chleba. A chleb to tak, godzim, jest to podstawowe nasze jedzenie. Więc tą rybą my jedli. No i potem jedli my coś na mleku, bo to było najważniejsze. Co by my mieli cały rok, mleko i wszystkie, co tam jest. No to my robili takie kluseczki na wodzie, my ich ważyli, ale to do tej mąki my dawali jajko i mleka. Wymieszali i takie kluski my kładli na wodę, a potem my ich jedli ze serem, z masłem i z cukrem. Bardzo dobre były te kluseczki. To już my uznali, że to już jest na tym mleku wystarczy. No to teraz to, co nam urosło, trzeba było te zupy jeść, jakie były. No to były naważone. No to była zupa grochowo albo fazolowo, jedna z nich. Zupa z grzybków, czyli schobów. Zupa z kapusty na gęsto, taką kapustę na gęsto się ważyło, też my jedli. Zupę z tego, z barszczu, no czerwony, dzisiaj się to je z łóżkami jakieś, to my to jedli z tymi ziemniaczkami, no bo przecież ziemniaki to podstawowe jedzenie nasze, z czymś to trzeba jeść, musiało, nie śmiało braknąć we Wilii tych ziemniaczków. No i tak my jedli, potem jeszcze do tego dochodziły te herbata ze suszonek, kompot taki ze suszonek, śliwek, jabłek, gruszek, coś tam było. I piliśmy to i jedli ciasto drożdżowe. No to ciasto było ze serem, z jabłkami czy tam z borówkami. No, a na końcu to były jeszcze słodkości, jakie już tam. No i owoce, czyli przede wszystkim jabłka, gruszki, bo to nam rośnie. A potem później w latach 80., 90., no to i pomarańcze, i banany, i wszystko inne, kiwi, co już tam kany. Ale to było później. No, na początku ino były te jabłka. No i teraz tak, po tej Wigilii, jak my jedli, to my musieli pamiętać o tym, co by wszystkiego nie zjeść. W moim dzieciństwie to my jedli z jednej miski. Na środku była na stole, każdy sobie miał swoją łyżkę i se jadł. Ale potem później, no to już każdy miał swój talerz i z Gorka się dawał każdemu na talerz, tam chochle czy cykielak chciał, tej zupy, tego wszystkiego, ale musiał tak jeść, co by troszkę zostawił. To znaczyło, żeby cały rok tyle się najadł, co by mu jeszcze zostało, nie brakowało mu nigdy, bo o to chodziło. No a te śliwki, to my zbierali zaś do wiaderka, skopiec się to nazywał, co się doiło krowy i to wiaderko było pod stołem. Tam między żelastwem, bo też tam było pod stołem, co by my byli tacy zdrowi i silni, jak to żelastwo. Tam był koszyczek ze ziemniakami jeszcze pod stołem, bo przecież ta godzin to jest podstawowe nasze jedzenie, co by nam nigdy nie zabrakło. I to bez święta my sobie trochę skrobali i jedli z kwaśnicą. Tam był kwacek, bo no przecież rósł i co by rósł, co by było tego dość w chałupie. No i tak właśnie to tak było. Jak już potem, po tej wieczerzy już my pociej zmówili, kolędy porę zaśpiewali. No i teraz tak, zboczyło się nam, że przeca jeszcze aniołek tu nie był. A prezenty zawdy aniołek przynosi w czasie wieczerzy. No to się było z grundą mykane, to no pod połaźnicą, pod choinką, zawsze tam kasik było sowane, cosik. Były to nieduże pacuszki, ale my się cieszyli ze wszystkiego. Każdy tam dostał jakiego cukierka czy ciostko,
i jabłko ku temu, a jeszcze ku temu jaką jedną rzecz, na przykład choćby skarpetki, czy kapcie, czy jakiś sweter albo copkę, no co mu taka nie brakowało, to dostał. No czasami buty, ale to rzadko się zdarzało, na zimę buty takie. No i bardzo my się z tego cieszyli, że my to dostali. No i potem już po tej wieczerzy, po zakończeniu, to my czekali na tą pasterkę. No to w międzyczasie to my trzeba było wszystko posprzątać, pałpie pomyć, posprzątać, żeby było czyściutko, pozamiatane. A zaś ojcowie to poszli do szopy, zaś tam porobić, podwoić i tak dalej. A my nawet na Boże Narodzenie, to już później, nie powiem, że w dzieciństwie, ale później, to my nawet kotlety naklepały, przyryktowały, by czasem Boże Narodzenie nie klepaj. Już to miałoby wszystko gotowe i w lodówce, bo na początku lodówki nie było, ale jak już potem była ta lodówka, to my to dawali do lodówki. Już było gotowe. Wszystko, co by już w to Boże Narodzenie, nic nie robić. Nawet nie wolno było zamiatać, nic nie wolno było robić, drew ku piecu nosi, wszystko już miało być gotowe. Nic nie robić i tak przeżywać to Boże Narodzenie. No to potem już jak już było wysprzątane wszystko, to my poszli na pasterkę, a jak my przyszli z pasterki, no to czasem się jeszcze tam po drodze weszło do kogo, zawinszowało się, no i przyszło się do domu. No i w końcu można było wreszcie zjeść co dobrego, co już to było. Jak już potem my te sałatki robili, no to te sałatkę jarzynową, tradycyjną, ze szynką, to my jedli, ale dopiero jak my z kościoła przyszli. Jak się do kościoła niosło, to się nie jadło dopiero rano na drugi dzień. I tak było. Z tej okazji, z tych świąt, życzę wam wszystkim, niech wam nowonarodzony Jezusek błogosławi i w żadnej biedzie nie zostawi. No, miewajcie się, moi złoci.